Tomasz Kubat, uwaga, dobry wieczór. Dzięki niej wiemy, że podróżować jest bosko, że zdarzają się wyjątkowo zimne maje i że Kraków to ocean wolnego czasu i że paranoja jest goła. Pierwsza dama polskiego rocka już od 35 lat na scenie. Jaka jest Kora dziś? Zapraszam na reportaż Eweliny Kuczmińskiej. Ja mogę zdjąć już kamosze? Tak. Myślę, że zaraz idziemy zobaczyć, jak tam na dole jest przygotowane i zaczynamy zdjęcia, prawda? Ja jestem bardzo osobą higieniczną i na co dzień bardzo czystą. Nic, troszeczkę tylko cienia. Żadnego makijażu? Nic, zero makijażu. No i tak chodzę po świecie. Czyli to jest taki strój sceniczny też, ten mocny makijaż i taka fryzura, bo na co dzień jesteś inna zupełnie. No na co dzień jestem inna, bo nie muszę przede wszystkim. No ja jednak żyję bardzo intymnie, nie pokazuję się. Wyjścia każde, one czegoś wymagają. Kora zadebiutowała w 1976 roku z zespołem Manam. Na nowej fali polskiego rocka wokalistka i zespół z dnia na dzień stali się wielkimi gwiazdami. Nowy sposób śpiewania Kory oraz jej autorskie, odważne teksty stały się głosem pokolenia i wielkimi przebojami. Zespół u szczytu popularności grywał po 2-3 koncerty dziennie. To mało, to mało! Ja byłam ciągle w trasie, jak wracaliśmy do domu. No, to były czasy PRL-u. Moje zarobki były niewystarczające na prowadzenie jakiegokolwiek wykwintnego życia. Nie posiadałam samochodu. Mieszkaliśmy w bloku, mieliśmy już dzieci. Przyjeżdżali pani z całego kraju i koczowali na klatce schodowej pod naszym balkonem. Mieszkaliśmy na parterze. I dlatego między innymi w 1985 roku jednak zatrzymałam tą machinę i dokonałam bardzo świadomego wyboru. Wiedziałam, że nie jestem w stanie dłużej łączyć takiej kariery, tylu koncertów z domem i z dziećmi dorastającymi i brakiem domu dla mnie. Ja już w ogóle nie umiałam odpoczywać, wpadałam do domu jak taki no na pół żywy zwierz. I nie umiałam, nie mogłam spać, nie mogłam jeść, nie umiałam się rozerwać, nie umiałam się z nikim spotkać, nie umiałam nawet oddać kontaktu, tylko tak ledwo dysząc, nabierając takich czysto fizycznych sił, ruszałam dalej w te trasy. Nie można tego było już dłużej ciągnąć. Olga Jackowska u szczytu sławy zawiesiła karierę i poświęciła się domowi rodzinnemu. Ponieważ jako mała dziewczynka spędziła kilka lat w domu dziecka, potrzeba rodziny i własnego miejsca była dla niej priorytetem. Od czasów młodości Kora krążyła między Krakowem a Warszawą, w której zamieszkała na stałe razem ze swoim obecnym partnerem Kamilem Sipowiczem. Dom musi być miły i przyjazny. Lubię, jak jest czysto, nie znoszę nieładu i brudu. No to są takie rzeczy. Jestem wielką pedantką. Lubię, jak jest wszystko ułożone, wtedy mi się lepiej myśli. Mhm. Ale osobiście tutaj biegasz, czyścisz i wszystkiego pilnujesz? Zdarza się, że tak robię, dlatego że akurat osoby, które pomagają mi utrzymywać dom w ładzie i składzie, nie zawsze mogą robić to systematycznie. To ja wtedy wszystko robię sama. Zabrudza. Prac takich zwyczajnych, domowych lubisz? Mogę powiedzieć, że wszystkie najbardziej lubię karmić. Jestem matka karmicielka. Mogę powiedzieć, że oprócz pieczenia, bo nie piekę, to i nie robię deserów, to wszystko gotuję. Cała reszta tak. Kora należy do takiego wąskiego grona osób, które są bardzo niezależne, nie są koniunkturalne. Niewiele zrobią dla publiczności, jak to się mówi. Bardzo szczelnie zamyka swoją prywatność, nie sprzedaje się również w pismach. Jest naprawdę osobą niezależną, a ja lubię takie postawy indywidualistyczne, niezależne. Ten dom jest chyba niekonwencjonalny jeszcze o tyle, że mieszkacie z Kamilem właśnie
niby razem, ale trochę osobno, tak? Macie osobne sypialnie, osobne części domu. Od kiedy mamy dom? Domy, bo to jest drugi nasz dom w Warszawie, to zawsze jednak mieszkaliśmy osobno i muszę powiedzieć, że nigdy nie było to dla mnie miłe, żeby mieć wspólną sypialnię, dlatego że ja jestem chyba patologicznie uczulona na obecność drugiej osoby, aż tak blisko przez cały czas. Całe życie, jeżeli w ogóle z czymkolwiek walczę, to myślę, że walczę z tym piętnem, które wyniosłam, z tą skazą, którą wyniosłam z domu dziecka. Tam było bardzo dużo złych rzeczy, ale one mnie nie zabiły, one mnie nie zniszczyły aż tak, żeby mogły zniszczyć moją osobowość i ten potencjał, który we mnie był. Jestem bardzo, bardzo wycofana. Bardzo dobrze muszę się czuć psychicznie, żeby być między ludźmi. Muszę się czuć silna i mieć wsparcie otoczenia. Nawet jeżeli mówię rzeczy niepopularne, to tylko dlatego, że ta prawda, która we mnie jest i niezgoda na pewnego rodzaju niesprawiedliwość, jest silniejsza niż lęk. Tutaj na stole jest jedzenie, które wykładam Gawronowi Direnowi. Ja wołam go Diren, Diren i on przylatuje. No to jeszcze nie siada mi na ręce, o czym to, marzę. To nie jedyne zwierzę, które tu mieszka. Na przykład jest jeszcze Ramona, która jest już długo, prawda? Ramona jest z nami 7 lat, ale przez całe moje życie zawsze miałam koty w porywach do 7. Wszystkie w sposób naturalny nas opuściły, a Ramona jest pierwszym pieskiem w moim życiu i dla nas w tej chwili niezastąpionym. Miłość do zwierząt i przyrody jest integralną częścią życia Kory. Piosenkarka ma bardzo określone zdanie na temat ochrony środowiska naturalnego. Przede wszystkim nie brudzić, nie śmiecić, nie niszczyć, nie dewastować. Z wielkim szacunkiem odnosić się do małego i do dużego. Więc nie zabijaj tego malutkiego, co się rusza, bo to jest coś, czego nie potrafi człowiek stworzyć do dzisiaj. Maszynę, komputer, sruter, wszystko. Ale jeszcze człowiek nie stworzył tego najmniejszego robaczka. Nie stworzył. Stworzył? Nie stworzył. No chodzi po książce, nie zabijaj, zdmuchnij. Szacunek. Ja uświadamiam, ale ludzie mnie przez to nie lubią, bo jak ja mówię, że człowiek jest wielkim szkodnikiem, ale ja też. Bo to, że ja nie biorę woreczków foliowych i sobie schodzę ze swoją własną torbą, to jest za mało. Ja mam do niej w ogóle słabość, więc ja nie będę obiektywny po prostu. Zawsze ci się podoba. Uważam, że po prostu jest piękną kobietą. Naprawdę. No, miała zawsze charyzmę, seks appeal. Sama była, że tak powiem, kompletna, bo pisała teksty, które z jednej strony potrafiły być bardzo kobiece, z drugiej strony bardzo drapieżne. Artystka nigdy nie bała się poruszać trudnych tematów. Ostatni wydany przez nią utwór zapowiadający jej solową płytę wzbudził kontrowersje ze względu na poruszaną w nim tematykę pedofilii wśród księży. To jest piosenka, którą napisałam z mojego własnego doświadczenia. To cóż to jest za prowokacja? Jest od paru lat taki dyskurs na temat pedofilii w kościele, a kościół jest u nas nietykalny. Czyli można karać tatusia, czy wujka, czy jakiegoś innego, który gwałci i molestuje dziecko, a natomiast tu się wszystko rozgrywało na zapleczu, prawda? A to jest absolutnie cywilne wykroczenie, które trzeba karać. I o tym mówić, bo to jest skaza, od której absolutnie nie można się uwolnić przez całe życie. Ja jestem rockową piosenkarką i śpiewam o tym, co mnie boli albo co mnie zachwyca. Nie śpiewam o 7 zbójach, bo to mnie w ogóle nie interesuje. Mam coś światu do przekazania. Po zawodowym rozstaniu się ze współtwórcą Manamu, Markiem Jackowskim, od 2009 roku Kora występuje jako solowa artystka. Razem z muzykami z ostatniego składu zespołu przygotowuje nową płytę.
koncentrujemy się na tym, co robimy, mamy bardzo mało czasu. Ja mogę nawet nie mieć przerwy, za przeproszenie, na papierosa, żeby to, bo to się wybija z tego, wiesz, szwungu, a to taki musi być szwung troszeczkę koncertowy, prawda? Kora zdecydowała się rozstać z zespołem, żeby nie przejść do Lamusa. Jako artystka solowa przy jej wielości zainteresowań w zasadzie świat muzyczny stoi przed nią otworem. Ona zresztą próbuje przeróżnych rzeczy, z mniejszym lub większym powodzeniem, ale nie jest w tej chwili jako artystka działająca pod własnym szyldem zamknięta w ramki zespołu Manam. Tam mogła zrobić tylko odtąd dotąd. Mało tego, z bagażem jakiejś tam tradycji, na przykład porównywania do tych najlepszych płyt lat 80. I pewnie czasami marudzenia i kręcenia nosem, że to już nie to. Teraz jako artystka działająca pod własnym szyldem może tak naprawdę wszystko, a kreatywności jej nigdy nie brakowało. To nie jest tak, że wyskoczyłam nagle jak Filip z konopi i objawiam światu swój 55. wizerunek. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ja pracuję w takim zawodzie, z którym się jest bardzo trudno rozstać. Moi fani, którzy są mi wierni, tacy fani, oni potrzebują obecności. Gwiazda, której nie ma, no to można ją jeszcze kochać, ale jaka to jest trudna miłość, więc żeby ułatwić im ten kontakt, ja do nich w tej chwili wychodzę. Dla siebie i dla nich. Dużo pracy. Cały. Dobrze. Bardzo wam dziękuję i po prostu zmykam. I tak właśnie wygląda charyzma. Z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej na wiosnę zostaną wydane ponownie wszystkie studyjne płyty Manamu i solowe płyty Kory. Szykowana jest też wielka trasa koncertowa. Dziś to wszystko.